nauczyliśmy się niemieckiego w sposób alternatywny, czyli poprzez zabawę, słuchanie muzyki i tego typu rzeczy. Deutschwagentur jest to projekt łączący naukę języka niemieckiego oraz inne nauki, ale w sposób taki animacyjny, zabawowy. Ja myślę, że to jest pewnego rodzaju urozmaicenie. Skuteczne na tyle, ponieważ uczniowie odbierają, czy uczą się języka nie tylko poprzez jeden bodziec. Im więcej z tych bodźców poprzez zabawę, poprzez ruch, dźwięk, tym jest to bardziej skuteczne. Rap, metal, no głównie oczywiście te muzyki, chociaż były też i rockowe, i popowe grupki, które chciałam przedstawić, tak żeby młodzież mogła sobie też czerpać z innych źródeł, bo dla nich to jest właśnie inspirujące, że nie tylko podręcznik, ale gdzie można dodatkowe rzeczy znaleźć. Można się wiele poprzez zabawę nauczyć, więc nie trzeba tylko siedzieć na samych książkach, tylko można właśnie taką alternatywę wymyślić też. Jeżeli nawet z całej grupy dwie czy trzy osoby się tylko zainspirują, to już jest właśnie bardzo duży plus.